Dzisiaj, 28 stycznia, miała miejsce 11 runda turnieju Tata Steel, także już sama końcówka turnieju, bo w sumie 13 rund. No i dzisiaj Duda grał z samym Shanklandem z USA, zawodnikiem 2700 z groszami, także wiadomo, że nie byle kto, no ale jednak niżej notowany od Duda, dokładnie 2708, Duda ranking 2760. Partia zaczęła się niewinnie, poszło D4, Czarny zdecydował się zagrać D5, Skoczek F3, Skoczek F6 i Goniec F4. Po raz kolejny Jan Krzysztof Duda zdecydował się ustawić Londona. Myślę, że wiecie, ja zbytnio fanem tego ustawienia nie jestem, ale wychodziło do tej pory Dudzie całkiem nieźle. Tutaj nasza teoria jest taka, że Duda ma przygotowane jakieś poważne warianty, które woli zachować na turni kandydatów, więc. W takim tata style sobie ustawia takie pozycje, byleby nie przewalić w debiucie na gierkę. Przeciwnik zdecydował się na e6, e3, no i c5. Bardzo typowe podejście z perspektywy czarnego, czyli czarny stwarza presję na, to, na ten domek białego. No bo tak jak to w tym Londonie, zazwyczaj biały ustawia się przez c3, skoczek d2, koniec d3 i roszatka. Więc Duda zdecydował się na kolejność skoczek BD2. No, i tutaj zdaje się, że przeciwnik go po prostu zaskoczył, ponieważ takim typowym, najpopularniejszym posunięciem jest skoczek C6. To jest taki zwyczajny rozwój ze zwiększeniem presji na D4, więc biały gra C3. No i później koniec D6. No i tutaj walka toczy się dalej. No, można wybić, można odejść na G3. Różne tutaj podejścia są stosowane. Natomiast w partii Hetman B6. No i teraz tak, bronić hetmanem, no to oczywiście nie bardzo, bo ten hetman tutaj stoi, stoi dosyć pasywnie, plus też nie jest gotowy, żeby bronić na d4, więc czarny tak de facto może sobie zagrać swobodnie w ten sposób, skasować tego gońca, goniec d6, e5, no i wyrównanie czarny ma bez problemu. Jak to typowo w Londonie. Jeżeli natomiast biały by zagrał B3, no to to już jest błędem, ponieważ te czarne pola piekielnie są tutaj słabe. No i teraz czarny może po prostu wybić, zagrać goniec B4, już grozi wjazd na C3. No i tak de facto wcale nie jest łatwo się obronić. No, można by zastosować taką sztuczkę, że wieża C1 i goniec odejść nie może, bo. Wieża bije c8, szach, no ale czarny może tutaj wtrącić bicie i skoczek c6, no i jakaś rekompensata jest, bo ten goniec będzie działał całkiem nieźle, no ale jednak pionek do przodu po stronie czarnego, więc to też nie bardzo. Stąd Duda zagrał wieża b1 i goniec d6. I tutaj nasz zawodnik na dłuższą chwilę się zaciął. To jest rzeczywiście rzadko spotykane ustawienie. Tutaj Duda zastanawiał się z 15-20 minut, więc jak na szóste posunięcie, no to widać, że coś tutaj z przygotowaniem nie zagrało. No i partia potoczyła się tak. Koniec bije D6, Hetman bije D6, Debije C5, Hetman bije C5, C4, Roszada, C bije D5 i koniec. Tutaj Jan Krzysztof Duda zaproponował remis, przeciwnik się zgodził. No i partia po dziesięciu ruchach zakończyła się remisikiem. E, także no cóż, zdecydowanie nie coś, co chcielibyśmy e, oglądać w wykonaniu dudy. No, osobiście podejrzewam, że tutaj jakieś e, aspekty pozaszachowe wchodziły w grę. Nie wiem, może jakieś przeziębienie, może jakaś niestrawność, może po prostu zmęczenie, e, może no, po prostu Duda miał jakiś zły dzień i stwierdził, dobra, e, wezmę remisik, odpocznę, a jutro uderzę. E, nie wiem, może coś takiego tutaj było, lub po prostu nie trafił, nie trafił z przygotowaniem, nie podobała mu się ta pozycja i nie chciał próbować. Jeżeli chodzi o tę pozycję, było tutaj też grywane DB c5, gdzie biały ma taką naprawdę symboliczną przewagę, ponieważ b4, Hetwan musi się cofnąć tak, żeby bronić końca i c4 wybijać w tym momencie nie bardzo, ponieważ ten skoczek będzie mógł wjeżdżać na d6, więc jest to jakiś atut po stronie białego, chociaż też przy poprawnej grze czarny nie ma się czego obawiać. Dlatego najczęściej krótka rusada była grana. No i czarny rozwija sobie tego gońca na B7. Naprawdę jakaś symboliczna tutaj przewaga, ze względu na to, że biały ciut szybciej figury wprowadził do gry. No bo już tutaj ma tę wieżę na D1, no ale jest to absolutnie nic specjalnego. No tak jak to typowo w Londonie. Jeżeli natomiast po debiję C5 nastąpiłoby bicie gońcem na C5, no to to jest już. Dosyć solidny plusik po stronie białego, bo ten goniec działa bardzo aktywnie. I też biały zachowuje kontrolę nad polem E5, więc biały by sobie zakończył rozwój, powiedzmy, skoczek C6. Roszatka, roszatka. No i ten goniec jest beznadziejny, a biały ma taką fajną sztuczkę posunięcie B4. Zbić niczym tutaj nie można, bo wchodzi A3. Wykorzystując związanie, no a jak goniec się cofnie na E7, no to już jest jakiś profit, bo ten, ten pionek zajmuje przestrzeń, no i w kolejnym ruchu C4 i może nawet rozpędzić się tymi pionami dalej. No ale cały czas, cały czas jest to w granicach równowagi. Także ogólnie rzecz biorąc. Jeżeli już grać tego Londona, to raczej wydaje mi się, że wydaje mi się, że ta kolejność posunięć ma więcej sensu, żeby tutaj tych problemów właśnie z pionkiem B2 nie było, no ale to, to, to jest London, tu czarny wszędzie ma wyrównanie przy poprawnej grze. I to raczej, raczej nie jakieś trudne. Także wydaje mi się, że wrzucanie tego Londona w pierwszej partii. To, to był super pomysł, bo tam zdecydowanie raport został zaskoczony. No ale już któryś raz z kolei w tym samym turnieju, no to wiadomo, że przeciwnik się przygotował, żadnego zaskoczenia nie było, a wręcz zaskoczenie było, ale w drugą stronę, co oczywiście nie jest za dobrze. Także szkoda, marny taki remisik. Wolimy oglądać nawet jakieś remisiki, ale po jakiejś naparzance. Także miejmy nadzieję, że duda odpocznie. Nabierze siły, nabierze agresji i w tych ostatnich dwóch rundach uderzy. Fajnie jakby się udało dwa zwycięstwa ugrać. Zwycięstwo i remisik też by było OK. To by przeniosło Dudę do górnej połowy tabeli. Ale rzeczywiście Duda ma jakieś fatum z tym Tata Steel, bo i rok temu, i w jeszcze poprzedniej edycji zawsze na tym Tata Steel wychodził rankingowo na spory minus. Także coś coś ten turniej mu ewidentnie z jakiegoś powodu nie leży. Dobrze, więc mam nadzieję, że podobało Ci się to podsumowanie dziesięcioruchowej partii. I widzimy się jutro o 14 na przedostatniej rundzie. Także dzięki za uwagę i pa pa!